Kolejne nasze spotkanie we Władysławowie na takim naszym wewnętrznym spotkaniu. Dziewiąte już. Jacek, tak stoisz, czekasz, nie wiesz czy przejść? Nie wiem czy przejść właśnie, czy nie. Masz, widzę tutaj, ty kaszankę masz. Tak, już to druga porcja jest. Dla małżonki wyśmienicie jej zasmakowała Władkowa kaszanka, że tak powiem. Rzadko w sumie tak grillujemy. Mamy czas w sumie czas spędzić. Akurat dzisiaj piękna majówka zorganizowana przez klub, także super jest, nie? Słuchajcie, no tak się bawi Władek Team. Tam widzicie z tyłu za nami, przyciągamy turystów. Bardzo dużo ludzi się pyta, czy coś w tym morzu można złowić. Pokazujemy, Jacek idzie do swoich wędzisk, bo on już ma parę rybek, parę flonder. Także tak to u nas wygląda. Zapraszam na film, zobaczcie dokładnie, co się dzisiaj będzie działo. Kasia, zerki na Jacka. Właśnie chcieliśmy tutaj wchodzić, a Jacek wyciąga kolejną flądrę. Wiecie co, normalnie południe, środek dnia w zasadzie. Tak jak widzicie w tle, bardzo dużo jest przechodniów i o to chodziło. Robimy taką imprezę, jest to pierwsza nasza majówka z Władek Team. Bardzo dużo przechodniów pyta się, wczasowiczów, o to, czy można coś tutaj złowić, a co wyłowicie, co to się dzieje, co to jest, bo dosyć nietypowa sytuacja na plaży, żeby były i flagi Polski, i tyle zawodników tak samo ubranych. Widać, że tworzymy jeden wielki team, jedną wielką drużynę, rodzinę. No i dodatkowo serwujemy kiełbaski dla każdego przechodnia. Mamy bułeczki, mamy kawę, zaporową ilość, herbatę, także każdy tutaj u nas i zje, i napije się, i po prostu odejdzie szczęśliwy i troszeczkę bogatszy w informacje takie, że u nas w Morzu Bałtyckim można skutecznie łowić ryby i jest to połączenie przyjemnego z pożytecznym, bo cała rodzina sobie plażuje, a wędkarz może łowić ryby. Dwie piękne flunderki, pełnowymiarowe. I do za dnia. Poczekamy na wieczór. Tak się bawi! Władek Team! Jest zaskok! Pierwsza melona w tym roku na surfa. Złapana na uklejkę. Jak kolega ma na imię? Mikołaj. Mikołaj, to jest twoja pierwsza ryba? Nie. Jeszcze wcześniej z dziadkiem mówiłem, ale to w rzekach i jeziorach. No to z dziadkiem, bo tak z daleka widziałem, myślałem, że to tata. No ale zobaczcie, bardzo ładnie zaczepiona za końcóweczkę pyska, także musiałeś zaciągnąć, tak? Tak. Wspaniale, słuchaj. No gratuluję. Dziękuję. Wow! No. I życzę kolejnej. Dziękuję.
majówka z Władek Team. Bardzo dużo osób nas odwiedza, zagląda do naszych wędzisk, patrzy, co żeśmy złowili. No i tutaj mamy też parę taką, co przyszła po prostu no, na kiełbaskę chyba, co? No nie tylko na kiełbaskę. Pogoda piękna, majówka, cieplutko. No to przyjechałem popatrzeć, no i patrzę, kiełbaska. Pewnie prawie kolacja zjedzona. Pani Elżbieto, pomyślała Pani sobie tak kiedyś, że można te ryby na wędkę ciągnąć z plaży wprost? Tak, ale ja łowiłam nad jeziorem. Ale tak właśnie to jest to, że wszyscy myślą, że w jeziorze jest ta ryba tak blisko, a ludzie nie myślą o tym, że w Morzu Bałtyckim jest tak blisko. No właśnie, dlatego byłam w szoku, jak zobaczyłam, że flądrę jeden pan wyciągnął, bo nie spodziewałam się, że tak blisko można złowić. No przed chwilą ja wyciągałem też flądry, mamy też balony, więc jest zacnie, a można jeszcze łowić leszcze i naprawdę bardzo dużo ryb. I to wprost z plaży. No dzisiaj jest 30-40 wędzisk, więc na bogato, co? Oj tak, jak przyszliśmy, to właśnie zauważyłam, że jest bardzo dużo wędkarzy i to jest bardzo fajne. Panie Włodku, a co Pan myśli o tym, że większość tych wędkarzy ma na plecach Władek napis? Kadra narodowa? Jakie pierwsze spostrzeżenia? No tak, śledzę stronę internetową Władek.pl. Zamiast się zmienił się trochę profil, widzę wędkarskie. Drużyna wędkarska Władek.pl. Także no fajne, a ja dzisiaj przyszedłem, byłem zaskoczony, patrzę, a tutaj wędkarzy tylu na tym. A śledzę po tą stronę, także no wiem. Także życzę Wam smacznego. Tam się jeszcze widzicie, jakbyście chcieli dojeść, to śmiało, mamy tego naprawdę bardzo dużo. No, i... A jest jakaś rybka pieczona na tym, z grilla będzie? To by trzeba było... Czy balony się złapał? No ja mam dwie. A, trzeba by było o tym pomyśleć, wiecie, na przyszłość. Bo... Prosto z morza. Bardzo dobra, prosto z morza będzie. Bo mamy tylko jednego grilla, żeśmy się nie myśleliśmy, żeby wędzić ryby. Początki są trudne, następny rok będzie jeszcze lepiej. Ale to bardzo dobry pomysł, wiecie, za rok zrobimy drugiego grilla i będziemy wędzić, smażyć ryby, które dopiero złowimy. I to będzie czad dopiero. O właśnie, i to będzie bardzo dobre. I wtedy będziemy mieli kolejkę Wczasowiczów do samego grilla. Do samego grilla, no ryby, z rybki. Już Wam daję nasze naklejki na pamiątkę. Te naklejki dostaje każdy, kto po prostu koło nas przechodzi. Także my rozdaliśmy już ich 500 sztuk. No to sporo. Zapraszamy wszystkich za rok, przyjdźcie, dostaniecie na pewno naklejkę, a może nawet i kiełbasę. Nasz klub Władek Team stawia na sportowość, dlatego bierzemy czynny udział we wszystkich większych imprezach wędkarskich, które się dzieją na Pomorzu. I tutaj jesteśmy przed Grauwelem, dlatego tak może troszeczkę liczniej i bardziej oficjalnie będziemy wręczać nominacje. Jacku, najpierw zacznijmy od kadry naszej młodzieżowej. Mamy już 4 osoby w naszym klubie, 4 czternastolatków. I na Growel oczywiście też wystawiamy naszą reprezentację, tak? Zdecydowanie tak. Będzie drużyna pod nazwą Junior Władek.pl. Dobrze. Pozwolisz, że wręczę nominację Michał i Karol. Słuchajcie, macie nominację na Growela, czyli jedziecie na Growela za free. Także powodzenia. Brawa, młodzieży. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że opłaty za juniorów ponosi klub wędkarski Władek.pl. Oczywiście nasz klub opiera się o tak zwany ranking Władek.pl. To jest coś takiego, że z każdych zawodów zawodnicy mają jakieś tam punkty. Doliczane te punkty są do głównego rankingu i z tego rankingu również wyłaniana jest pierwsza trójka. I ta pierwsza trójka zawsze ma darmowy start w kolejnych zawodach. No, dzisiaj mówimy o Growelu, więc no, kto się kwalifikuje do tego Growela, żeby dostać te darmowe starty? No, według rankingu Władek.pl są 3 osoby tradycyjnie. Z tym, że kolega z numerem 1, no niestety ze względu na obowiązki zawodowe i rodzinne nie może uczestniczyć. Więc zgodnie z regulaminem osoba 4 wchodzi do reprezentacji Władek.pl i są to osoby Jarosław Worach, Mirosław Gola, Wojciech Duda. Mirosław Gola decyzją zarządu zostaje kapitanem reprezentacji Władek.pl. Brawo! Brawo. Dziękuję. Mirku, na Twoje ręce przekazuję 3 nominacje na Growela.
Także gratuluję, że dziękuję. Ty jesteś jedyny z Władysławowa, słuchajcie, w tej reprezentacji, bo reszta to jest chyba Słupsk, co? Z mistrzem, proszę. No. No. Dobrze, Jacku. I teraz tak. Jedna taka może niezręczność jest taka, że u nas w klubie 13 miejsce jest, to jest tak zwany szczęściarz. I tym szczęściarzem, właśnie to jest ta niezręczna sytuacja, na dzień dzisiejszy jest kolega Jacek. Także niestety, próbowałem zrobić wszystko, ale się nie udało. Jest szczęściarzem, dostaje 50%. Teraz mogę powiedzieć, że jest 13, nie pechowa, a szczęśliwa. I 13 dostaje 50% dofinansowanie do startu w kolejnych zawodach. No kolejnymi zawodami mamy, jest Growel, więc dostaje 50% dofinansowanie do Growela. Dobrze, i teraz jest sytuacja dosyć fajna, ponieważ będziemy losować trzech zawodników spośród reszty naszej kadry, którzy po prostu pojadą na Growela również za free. Tak, no zgodnie z decyzją zarządu oraz z decyzją walnego zgromadzenia podjęliśmy takową uchwałę, że składki nasze, członkowskie, przeznaczamy na starty zawodników. I akurat ten start na Growel Cup jest ufundowany przez nas wszystkich, naszym wybrańcom. Chciałbym zaznaczyć, że trzy osoby startują gratis. Funduje to Sportowy Klub Bękarstwa Morskiego Władek.pl, z tym, że oprócz trzech osób losujemy dodatkowo czterech rezerwowych. Z tego względu, że z tej trójeczki jest to dla nich niespodzianka, być może ktoś nie będzie mógł uczestniczyć, więc jeżeli ktoś z tej pierwszej trójki odpadnie, wchodzi kolejny rezerwowy. Aż do wyczerpania się czwartego miejsca. Mam nadzieję, że nie będzie potrzeba wzywać rezerwowych, bo każdy na to liczy. Dlatego jesteśmy tak dzisiaj licznie zebrani. Dobrze, więc rozumiem, że losujemy więcej tych nazwisk, przy czym to, które będzie pierwsze, jest w zasadzie najważniejsze. Pierwsze, drugie, trzecie, nie? Tak, pierwsza trójka jest reprezentacja, kolejne cztery osoby według kolejności są rezerwowymi. Dobrze, możemy przystąpić wtedy do losowania. Ksawery Szymański. Brawo. Ksawerego dzisiaj nie ma, kolega z Wejherowa. Czekaj, Józek, schowaj, bo tu są dwa, weź jedno wybierz. Daj tu, tam. Nie ma czegoś takiego. Nie każdy może być... Patrykus Sebastian. Wow. Patrykus Sebastian. Seba, flacha. Flacha. Józef Florek, brawo! Józek Florek! To jest stary list! Właśnie! Zobacz! Józek! I losujemy z rezerwowych. Maciej Kasprzyk. Dalej? No, jeszcze trzech. Jeszcze trzech rezerwowych losujemy. Krzysztof Cieśliński. Michał Czeszkę. Brawo! Rezerwowy. Rezerwowy. Tak. I to by było jeszcze wszystko. Jeden, to jeszcze jeden. Aha, jeszcze jeden. Cztery. Mateusz Rot. Brawo! Mateusz Rot. Tak. Nie ma go. Proszę Cię, Jacku, o przeczytanie tych nazwisk jeszcze raz. Więc tak, w wyniku losowania została wyłoniona kadra Sportowego Klubu Wędkarstwa Morskiego Władek.pl w składzie Ksawery Szymański, Potrykus Sebastian, Józef Florek. O ile z tych osób ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w zawodach Growel w dniach 13, 14, 15 maj, rezerwowymi są według kolejności Maciej Kasprzyk, Krzysztof Cieśliński, Michał Czeszkę, Mateusz Rot. Brawo. Czyli tak, podsumowując, 10 osób z Władek Team, no w zasadzie leci za free. No tak. 3 razy 3 plus 1. Daje nam 10. Daje nam 10. Plus losowane 9,5. Na flądrze. 9,5.
Tak, na Flądrze jeszcze jeden z naszych dostał też nominację, znaczy się rekompensatę. Darmowy Wojczer, kolega też. Czyli mamy 11 osób, które po prostu nie dokładają do tego biznesu, a są na Grauwelu. Plus podejrzewam, że jeszcze z 5 osób na pewno się znajdzie, co będą i tak jechać, co? Zdecydowanie. Ja myślę, że na Grauwelu gdzieś będzie reprezentacja Władek PL, około 20 osób podejrzewam. To znowu nas będzie dużo, za dużo. Jak zwykle będziemy w czołówce, a propos chciałbym zaznaczyć, że po podsumowaniu pierwszego cyklu klubowej Ligi Surf w castingu nasz klub jest na drugim miejscu. Czyli... Wow! Czyli nie jest źle. Zapraszamy do naszego klubu, jeżeli jeszcze nie jesteście, także zapraszam, dołączcie się. Trzymajcie się. Cześć.